No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor, to jest konto Jerzy Szczurowicz, no i całą resztę już chyba znacie. 27, jeżeli się nie mylę, odcinek już tej serii. Siódemka, zawsze powtarzam, że to moja ulubiona liczba, więc jak się gdzieś pojawia, to mam zawsze dobre przeczucia. A od Was jedyne, co bym prosił, to zostawienie łapki w górę. Już na start, żebyście później nie zapomnieli, a na pewno Jerzy Szczurowicz Was nie zawiedzie. Bo nigdy tego nie robi. No to standardowo zaczynamy od połamania nóg. Powiem wam, że poprzedni odcinek, gdyby ktoś z was nie widział, koniecznie zobaczcie, bo naprawdę był fajny. Trafiło się super lobby z naprawdę ciekawymi przypadkami. No i dzisiaj fajnie byłoby podtrzymać w takim razie tę serię interesujących lobby. No zobaczmy więc, jak będzie. Zaczynamy od gułagu. W gułagu standardowo, przypominam, mogę tylko uciec. Próbować uciec w zasadzie. Ewentualnie spowodować, że przeciwnik sam się zabije, co chyba ani razu się jeszcze nie udało, ta druga opcja. No ale zazwyczaj udaje się uciec. Wbrew pozorom, ludzie często nie ogarniają. No i zobaczmy, Wolverine, moi drodzy, w gułagu, okej. Mam granat dymny, to mnie cieszy. Kolega nie jawczy, bo słyszę kroki, rzucił mi nejda. Trzeba go postraszyć, trochę mnie obił. I czekamy już tylko na linkę. Nie zdążył. Kolega nie zdążył mnie zabić. Chociaż chyba nawet ogarniał, bo mocno mnie obił. Ale to już większego znaczenia mieć nie będzie. Wolverine mecz opuścił. A my łamiemy, moi drodzy, kolanka po raz drugi. I to oznacza, że przechodzimy już do obserwowania. 112 miejsce. No i zobaczmy. Zobaczmy, od kogo dzisiaj zaczniemy. Skyline 97, podłoga 01. Jak widzę takie niki, to często, już kiedyś o tym mówiłem, że często z samego niku można już wyczytać, czy ktoś będzie spocony, czy ktoś może być nubkiem. No i gdybym tutaj miał strzelać, to ta druga opcja, że będzie to raczej nubek. Jak tak patrzę na ten nick, level 822. Wy widzicie statystyki. Ja oczywiście takiej przyjemności jeszcze nie mam. No i zaraz zobaczymy, jak to u kolegi Skyline'a w gameplayu będzie wyglądało. Na razie jednego fraga zrobił. No i potencjalnie, cóż, zaraz będzie pewnie swój zrzut gdzieś brał. Przynajmniej taką mam nadzieję, chociaż to lutowanie w taki sposób z drugiej strony jakoś szybko gotówki mu nie przyniesie. Ale tutaj ten kolega z LTV ma na Skyline'a Bounty. I widzę, że tutaj będzie próba pojedynku. Jest też chłop chyba nad Skyline'em bezpośrednio u góry. Jakieś takie kroki było słychać. Zaraz zobaczymy. Przycina mu też gierkę mocno temu Skyline'owi. Więc to może być dla niego w pewnym sensie problematyczne. Okej, powoli wychyla, otwiera drzwi. O, takie skrzynki są mile widziane na pewno. Nie zmienia tego shotguna w ogóle. No i zobaczymy, co dalej, bo ten chłop z LTV chyba nie do końca jeszcze wie, gdzie Skyline jest. Zrezygnował? Czy to może ktoś inny odjechał tym LTV? Chyba ktoś inny, ten chłop z LTV. Nie, dobra, to on, bo się zmniejszył poziom zlecenia. Także nie wiem, co się tutaj podziało. Przyjechał i odjechał. Oho, ktoś sobie tutaj zrzut przy Skyline zrobił. No i Skyline to podchodzi, bo teraz podjeżdża. Co się tutaj dzieje? Okej. Oj, tu będzie zgon Skyline'a. Nie no, jak zobaczyłem to strzelanie z tego shotguna, to już wiedziałem, że to się skończy tragicznie dla niego. No ale na nasze nieszczęście, a szczęście Skyline'a, ma on jeszcze gułag. A w gułagu od razu przechodzimy do akcji. Shane kontra Skyline. Dostał stunem Skyline. Błyskowym w zasadzie granatem. I się z nami żegna. Przechodzimy więc do Shane'a. Moja intuicja mnie tutaj nie zawiodła w kontekście tego niku. Shane to już jest taki nick, z którego ciężko cokolwiek wyczytać, ale gdy widzę krótkie niki, to zazwyczaj może to sugerować, że chłop już jest troszkę bardziej spocony. Tutaj widzę w ogóle chyba skina za rankedy poziom szkarłatu na jego operatorze, więc to by się mogło zgadzać, jeżeli to prawdziwy Crimson. Ląduje od razu na zrzucie, ma tutaj... Nieważne. Nieważne, moi drodzy. Wszystko, co powiedziałem, jest nieważne.
Bo nie dowiemy się, jaki to był gracz, skoro połamał nam nogi. Za bardzo chciał, to go zgubiło. Za bardzo chciał od razu strzelać się z tamtym gościem. No i już go z nami nie ma. Mamy natomiast Macy Gracie, który ma już 5 fragów, moi drodzy. Level 628. I trochę sobie z nim posiedzimy, bo ma też żeton relokacji, ma żeton gułagu. No i wygląda na to, że jest totalnie uwalony na dachu jednego z budynków. Co się tutaj Macy Gracie dzieje, mój drogi? Mamy teraz celne bardzo strzelanie, jest podjazd, okej. A jednak nie, jednak rezygnacja, była chęć podjazdu, ale jednak wracamy na ten budynek. Słuchajcie, ja tutaj nie będę czekał jakoś zbytnio długo, to jest prawdopodobnie szczur dachowy. Co prawda nie ma snajperki, ale z tym STG, jak posiedzi tutaj uwalony do końca tej drugiej zonki, to ja nie będę miał tutaj za bardzo, że tak powiem, skrupułów. I od razu będę nagradzał rangą taką, jaką nagrodzić mam. No nie, no z postawy taktycznej to nam nie strzelaj tam na daleko z tego statika, stary. Potrzebny zwiat na mojej pozycji. Spuszczony BESP, no i Macy Gracie jednak się rusza z tego dachu, więc... Więc w pewnym sensie się wybronił. O, i zauważył gościa, to będzie bardzo prosty frag. To musi być frag, skubrzy. Kurde, dziwnie podszedł do tego pojedynku. Miał idealnego head glitcha na tego gościa. Bob ucieka smokeami do przodu. Macy Gracie go podjeżdża. To musi być frag. To musi być frag. Był dużo kłopotów tutaj Macy Gracie miał. Ale koniec końców fraga zdobył. I to już jest frag numer 6. Podnoszę jakieś takie dosyć konkretne wrażenie, że on wróci znowu na tamten budynek. Tam wybuchły te miny kasetowe, bo za długo już leżały. Macy Gracie zrobi sobie pewnie zakupy na sklepie, jakiegoś BESPA kupi i wróci na ten budynek. Mam takie wrażenie, że on po prostu z tego budynku prowadzi cały mecz. Ale może mam błędne wrażenie, bo może jednak nie. Kolejny żeton gułagu mu wypadł. Jednak ta moja dzisiejsza intuicja jest naprawdę na dobrym poziomie, bo kolega faktycznie wraca na ten budynek. To już jest kolejny powrót. Okej, okay, zrobił to tylko po to, żeby sobie wyskoczyć spadochronem na jedynkę, gdzie ma gościa. Chłop go na szczęście dla niego nie widzi. Teraz go zauważy, ale to jest jakiś żuk. To jest bardzo łatwy frag dla Macy'ego. Chociaż z tą precyzją jest u Macy'ego bardzo słabo. O, teraz mu skleiło asysta celowania i mu się udało, ale generalnie... Zbyt dobrze to nie o to Macy Gracie nie strzela, mimo że ma już 7 fragów. Okej, okay, jest zmiana pozycji, bo tam ktoś jeszcze do niego strzelał. No i może zaraz będzie frag 8. Jedno jest pewne, my sobie Macy'ego jeszcze długo pooglądamy, bo tak jak mówiłem, on ma i żeton relokacji, i żeton gułagu. Słychać chłopa pod nim, no i jest prosty frag z postawy taktycznej. W ogóle dziwi mnie to, że chłop na padzie gra postawą taktyczną na PM-ie. Bo jeszcze gdyby grał tym teraz broken dodatkiem na RKM-ach, który powoduje, że z RKM-em, co ma 100 kul w magazynku, biegasz na bok, jakbyś właśnie był z PM-em, to może bym to jeszcze właśnie rozumiał. Boże, ile tu selfów w ogóle leżało. Cel oznaczony, możecie walić. Nie dość, że on ma selfa, to jeszcze tutaj chyba 3 selfy dodatkowo leżą. Tak, 3 selfy, same naloty. Co tu się w ogóle dzieje? On sam nie wie, co robić. No zdecyduj, że się, chłopie. Czujnik pulsu ty wziąłeś z tego wszystkiego? What? Będzie próba zajęcia chyba teraz z tego wyższego budynku. Dokładnie, linka do góry. Lubi, ewidentnie lubi Macy Gray siedzieć na dachach, nie? Ewidentnie to lubi. O, zespotował szczura na... Oj, szczur zeskoczył. Zespotował szczura na tym. Na dźwigu. Tego szczura stamtąd wypłoszył. No dawaj, zrotuj tam. W ogóle 30 osób już tylko zostało. Strasznie dziwne lobby, widzowie. Strasznie dziwne lobby. Się trafiło. Patrz, już jest top 25 w zasadzie. A Macy czeka, nie wiadomo na co, ale czeka. Oj.
Za długo, kolego, tutaj siedzisz. Ale biorąc pod uwagę to, co robiłeś wcześniej, no nie mogę dać szczura, tak mi się wydaje. Natomiast, kurde, no siedzisz bardzo długo na tym dachu tutaj, nie? To już jest takie typowe kampienie. No nie wiem, no powiedzmy sobie, że jeżeli kolejną minutę będzie tutaj siedział, to jednak tego szczura damy, bo... Kruko znaczone. Bez przesady. Dziwna też teraz decyzja. Tam chłop ma najprawdopodobniej... Nie, nie ma też snajpy. Okej. Okay. No nie, no cholera jasna. Macy Gray, co my robimy tak naprawdę? Jaki jest plan? Tam chłop przejechał linką z lewej strony teraz. On sobie tylko zerka naprzód, w bok, do tyłu i tak od dobrych kilku minut. Nic się tutaj nie dzieje. Totalna kampa. Totalna kampa. A ten chłop tam opiera broń. Co to jest za pojedynek w ogóle? O, podjazd. Widzicie? Za każdym razem, jak daję mu jakiś limit czasu, żeby dać mu szczura, to reaguje. Tak jakby on miał z kolei intuicję, że ten, kto go ogląda... Ale dostał w pierdziel. Ale dostał w pierdziel teraz. Tak jakby on miał intuicję, że ten, kto go ogląda, to... daje ultimatum. No, Macy Gray, wszystko było opanowane, wszystko było w porządusiu. Po czym dostał totalny wpiernicz do tego chłopa, który na jego szczęście od razu zmienił miejsce. O, ale dostał teraz obicie tutaj Macy Gray. Spadły jakieś zrzuty, ale on mu zabrał chyba wszystkie bronie. Kolega mu chyba zabrał wszystkie bronie, tak. No to to wcale... Nie, to jest zrzut Macy'ego? Nie, nie jest. Jego zrzut jest gdzie indziej. No to kłopoty. Myślę, że to jest koniec zaraz kolegi Macy'a. Już prawie teraz był koniec. Jest chyba kolejny podjazd. No zobaczmy. Detira trafił. Chyba, że się uwali tutaj w tym budynku teraz. To może to jakoś jeszcze przeżyje. Znowu ten shotgun. Czemu ten chłop też tutaj tak kampił w rogu? What the fuck? Ale to jest dziwne lobby, naprawdę. Mega dziwne lobby, widzowie. I ten na przykład gra właśnie tym dodatkiem, o którym mówiłem. 12 fragów, 663 poziom, Evox. I to jest po raz kolejny potężna kampa. On po prostu chodzi tutaj po dolnym piętrze i co? No chodzi se i czeka po prostu, aż ktoś mu tutaj wbiegnie. I on 12 fragów zrobił do tej pory, chcecie mi powiedzieć. Tak grając. No, zaczyna się tutaj jakaś akcja, no i Evox wykampił i... Ta cała kampa po to, żeby dostał gonga z tego shotguna. 11 fragów, 1114 poziom i prawdopodobnie dętka. No tak, on tego nie ma prawa przeżyć tutaj, nie ma prawa przeżyć tej rotacji. Nie, 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 to jest koniec, to jest koniec. To jest koniec również i jego. Okej, okay, przytrzymany z dachu przez Kilted Gamera. Ależ tutaj teraz dynamika w tej końcówce. Powiem wam, że dzisiaj naprawdę byłem łaskawy z tymi szczurami. Bo Kilted Gamera też już nie ma, moi drodzy. Bo mogłem spokojnie dać szczura, myślę, temu Francuzowi. A teraz mamy I Hendrixa. Brzmi jak spoceniec. 14 fragów, 1092 poziom. Okej, okay, mamy MTZ-tę. Mamy Rama 9. No i mamy prawdopodobnie plany na wygranie tego meczu. Jest wczesna rotacja. Chcę od razu zająć sobie zonkę. Znajduję złotą maskę. Huge. Huge. A, żeton specjalisty. Chyba, że już ma. Nie podniósł. Nie widział. Nie wiem. Może ma. Nie wiemy. Zaraz zobaczymy. Hendrix wchodzi powolutku do pomieszczenia. Okej. Okay. Znajduję jeszcze... Selfa, wszystko mu gradała w tej końcówce. Pozycja nie jest aż taka dobra, bo jest tutaj na dole i zauważył teraz wroga. No, myślę, że może być tutaj Voreo zaraz.
Ojojojojoj! Dostał w piernicz chłop zasłużenie. No i wie gdzie jest ostatni gość. A to oznacza, że Hendrik w sytuacji 1v1. Myślę, że ten mecz powinien wygrać. Wątpię, że ten drugi koleś będzie od niego lepszy, ale ma lepszą pozycję ten drugi koleś. I był lepszy. Był lepszy, to było widać. Nie spudłował praktycznie niczego ten ostatni gość. Hendrik też dziwnie się zachował, biorąc pod uwagę, że wiedział, gdzie jest ten ostatni typ. Styx go tutaj zabił. Kurde, dziwne lobby. Powiem wam, że bardzo dziwne lobby. Dziwnie ci ludzie tutaj grali. No i koniec końców z tego dziwnego lobby najlepiej wyszedł Styx, który ten mecz wygrał. Ja dzisiaj żadnego szczura nie przydzieliłem, ale dajcie znać, czy tutaj ktoś przypadkiem nie zasługiwał, bo teraz mam takie lekkie wyrzuty sumienia do siebie, że może byłem zbyt łaskawy. Tak czy siak, było to naprawdę ciekawe, dziwne lobby. No, na pierwszy rzut oka można by rzec, że nawet lekko spocone, biorąc pod uwagę to, kto tam był w końcówce, ale z drugiej strony jakoś wysokich umiejętności tutaj za bardzo nie widziałem w tych graczach, także naprawdę dziwne doświadczenie, ale o to w tej serii chodzi, żeby również i takie dziwne lobby poznawać. Moi drodzy, Jerzy Szczurowicz wam dziękuję za odcinek, ja również i do usłyszenia w kolejnych. Mówi Goldzor, na razie.